Do tej pory uczyliśmy się nowych zagadnień w oderwaniu od praktycznego ich zastosowania w rozwiązywaniu realnych problemów. Począwszy od tego rozdziału i odcinka, aż do końca szkolenia, będziemy już wyłącznie realizować praktyczne projekty, w których będziemy wykorzystywać różne sql techniki i podejścia w przetwarzaniu i analizie danych pochodzących z różnych źródeł i różniących się od siebie celach. Dla przykładu, w tym rozdziale zajmiemy się analizą sprzedaży dla przykładowego internetowego sklepu detalicznego, przy czym przejdziemy przez wszystkie najważniejsze kroki uwzględniające importowanie danych, ich czyszczenie, transformowanie, filtrowanie, agregowanie i oczywiście analizowanie. Skończymy natomiast na wizualizacjach wykonanych w Excelu, Pythonie i R, raportowaniu wyników i podsumowaniu projektu. Przejdźmy więc do rzeczy. Na potrzeby tego projektu przygotowałem prostą bazę danych, złożoną z pięciu tabel powiązanych ze sobą relacjami. Pierwsza z nich nosi nazwę Customers i przechowuje dane o klientach naszego wymyślonego internetowego sklepu. Mamy w niej takie dane jak imię i nazwisko klienta, jego e-mail, numer telefonu i adres. Kolejna tabela to tabela Products przechowująca informacje o dostępnych do kupienia produktach. Tutaj natomiast przechowujemy dane w postaci nazwy produktu, jego krótkiego opisu, ceny, stanu magazynowego i kategorii, do której produkt jest zaliczany. Trzecią z tabel jest tabela orders, która przechowuje podstawowe informacje na temat zamówień klientów czyli identyfikator klienta, datę i czas zamówienia, a także status tegoż zamówienia. Natomiast dane na temat tego, co właściwie zostało zamówione, znajdują się w kolejnej tabeli o nazwie order items. Tutaj z kolei przechowujemy identyfikatory zamówień, identyfikatory produktów, liczbę sztuk zamówionego produktu, a także jego cenę jednostkową czyli to, ile płacimy za jedną sztukę danego produktu. Ostatecznie mamy jeszcze tabelę Product Reviews, która przechowuje recenzje produktów wystawione przez klientów i składa się z pól dedykowanych dla identyfikatorów produktów, identyfikatorów klientów. Tekście recenzji, ocenie od 1 do 5, a także dacie i czasie wystawienia tej recenzji. Zwróćcie też proszę uwagę na to, jak wyglądają relacje między tabelami bazy danych. Tabela Customers jest powiązana relacją z tabelami Orders i Product Reviews. Tabela Orders jest powiązana relacją z tabelą Order Items. Natomiast tabela Products jest powiązana relacją zarówno z tabelą Order Items, jak i z tabelą Product Reviews. Dzięki takiemu schematowi baz danych będziemy mogli w sposób przejrzysty przechowywać wszystkie najbardziej kluczowe dane na temat funkcjonowania naszego internetowego sklepu, ale również nie będziemy mieli problemu z przetwarzaniem i analizą tych danych. No dobrze, a gdzie jest nasza baza danych? Cóż, stworzymy ją sobie od zera. W tym celu przygotowałem skrypt, w którym zdefiniowałem utworzenie każdej z omówionych tabel wraz z deklaracją typów danych, kluczy głównych i obcych. Wszystkie używane skrypty są oczywiście uwzględnione w materiałach dołączonych do tego kursu, więc jeżeli chcecie przyjrzeć się szczegółom napisanego kodu, to zapraszam do zajrzenia do wspomnianych materiałów. Niemniej, jak już wiemy, poprzez uruchomienie tego skryptu mogę utworzyć wszystkie tabele za jednym zamachem. Jednak zanim to zrobimy, to najpierw muszą utworzyć nową bazę danych dedykowaną dla naszego projektu. W tym celu klikam prawym przyciskiem myszy na serwerze Postgres, wybieram New, Database, nazywam bazę danych jako Online Store i klikam OK. Jeżeli węzeł nowo utworzonej bazy danych nie pojawi się od razu w zakładce Database, to najpierw odświeżamy widok. A jeżeli i to by nie pomogło, ale widzimy oczywiście, że pomogło, to klikamy tutaj. I zaznaczamy nowo utworzoną bazę danych. I teraz, aby utworzyć w nowej bazie danych omówione wcześniej tabele, to klikam prawym przyciskiem myszy na węźle bazy, wybieram SQL Scripts, Run SQL Script, szukam interesującego mnie skryptu, czyli Create Tables, zaznaczam go i klikam OK. No i jak widzimy, jak sobie rozwiniemy tutaj węzeł bazy danych, jeszcze odświeżymy wszystko. Skrypt został wykonany bez problemu, tworząc wszystkie zdefiniowane w nim tabele. Dodatkowo, jak sobie klikniemy prawym przyciskiem myszy na węźle Tables i wybierzemy Diagrams, Show Diagram Popup, to widzimy również, że wszystkie relacje między tabelami zostały nawiązane. Jednak puste tabele raczej do niczego nam się nie przydadzą. Przygotowałem więc na tę okoliczność również skrypty, które dodadzą do nich przykładowe dane, z którymi będziemy pracować w najbliższych odcinkach. Każdy z przygotowanych skryptów zawiera kod SQL, dodający do wybranych tabel określoną liczbę rekordów do wszystkich kolumn wchodzących w skład tych tabel. W tym momencie patrzymy, dla przykładu, na skrypt dodający rekordy do tabeli Customers. I teraz, aby dodać dane do wszystkich tabel, to po prostu muszę po kolei uruchomić pozostałe skrypty znajdujące się w folderze tego odcinka, co też w tym momencie zrobią. Czyli klikam na węźle Tables, wybieram SQL Scripts, Run SQL Script i wybieram Add Customers, po czym klikam OK. I podobnie czynię dla pozostałych skryptów. No i super, wszystkie dane powinny być już dodane. Możemy oczywiście upewnić się, poprzez otworzenie każdej z tabel po kolei, czy tak jest w istocie. Customers is OK, order items również, orders też, product reviews również i products też jest OK. Chyba wszystko jest w porządku, więc możemy przejść do kolejnego kroku, czyli czyszczenia naszych danych.